Dzień dobry Państwu. Koniec roku, więc pytamy o zmiany na nowy rok. Z takich najistotniejszych zmian, które bardzo mocno zaburzą koszty w działalności gospodarczej, szykuje nam się zmiana związana z samochodami osobowymi. Do tej pory mieliśmy tak, że samochód osobowy, który był naszą własnością, mogliśmy go amortyzować. I ta wartość maksymalna, do której mogliśmy amortyzować, była ustalona na poziomie 20 tysięcy euro. W tej chwili w rządowym projekcie, który już jest w Sejmie po pierwszym czytaniu, jest skierowany do komisji, mamy zupełnie zmienione zasady. Pojawiła się kwota 150 tysięcy złotych. To jest kwota, od której zarówno będzie można maksymalnie amortyzować wartość samochodu, czyli upraszczając, wszystkie droższe samochody nie przeniosą w ciężar kosztów nadwyżki ponad 150 tysięcy złotych. Ale ona dotyczy również samochodów używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu. Tak jak do tej pory pojazdy leasingowane czy wynajmowane, wartość czynszu czy raty leasingowej, niezależnie od swojej wysokości, w całości mogła być kosztem uzyskania przychodu. W tej chwili od nowego roku będziemy mieli istotną zmianę. Co ważne, w projekcie, który w tej chwili jest przedmiotem obrad Sejmu, mamy zasadę zachowania praw nabytych. Czyli jeżeli ktoś ma zawartą umowę, zawrze ją jeszcze w tym roku, umowę leasingu, najmu, to do czasu jej zakończenia, niezależnie od tego, czy to będzie w roku 2021, 2 czy 5, będzie mógł zaliczać w koszty całość płaconych rat czynszowych, leasingowych, dzierżawnych. Druga zmiana to inne koszty, te koszty eksploatacyjne. Do tej pory mieliśmy zasadę w podatku dochodowym, że wszystkie inne koszty związane z używaniem tego samochodu w 100% były kosztem uzyskania przychodu. W tej chwili, żeby mieć 100% w kosztach, trzeba będzie prowadzić taką samą ewidencję, bardzo szczegółową, jak dla podatku VAT. W podatku VAT ktoś, kto nie prowadzi ewidencji, odlicza połowę VAT-u z tych kosztów samochodowych. Żeby odliczać całość, musi prowadzić ewidencję. Przeniesiono tę zasadę w projekcie na podatek dochodowy i jeżeli będziemy prowadzili ewidencję, 100% w kosztach. Jeżeli tej ewidencji nie będziemy prowadzili, 25% kosztów eksploatacyjnych używania samochodu nie będzie mogło stanowić kosztów uzyskania przychodu. I w zasadzie to są te dwie zmiany najistotniejsze w obrębie samochodów osobowych. Oczywiście pamiętajcie Państwo, że samochód osobowy ma swoją definicję, że jeżeli mamy samochód z jednym rzędem siedzeń, to on niekoniecznie jest osobowy z ograniczeniami, tam trzeba mieć pewne inne certyfikaty, które świadczą o tym, że to jest samochód osobowy. Ustawa o PIT ma swoją definicję. Z innych zmian, które uważam, że są ważne, przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są CIT-em, czyli wszystkie osoby prawne, pojawia się nowa stawka podatkowa. Do tej pory mieliśmy dla małych CIT-owców i nowych 15%, dla tych normalnych 19%. W tej chwili ta 15% zostanie zastąpiona od nowego roku 9% podatkiem CIT. Czy to jest korzystne? Pewnie tak, bo 6 punktów procentowych od dochodu możemy sobie rozdysponować inaczej, mieć na inwestycje. Wróćmy jeszcze na chwilę do PIT-u. Patrząc na inne zmiany, taka zmiana bardzo powszechna, która rodziła dużo kłopotu i wręcz była wyczekiwana, to jest możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, niezależnie od daty złożenia zeznania. Do tej pory było tak, żeby skorzystać z tej możliwości, trzeba było do ostatniego kwietnia złożyć zeznanie. W tej chwili w projekcie wprowadzono zasadę, że niezależnie od terminu, kiedy wyrazimy tę wolę, to może być również termin po 30 kwietnia, bo coś korygujemy, będziemy mieli prawo do wspólnego rozliczania. Kolejna zmiana, chyba ostatnia na dzisiaj, która będzie miała istotne skutki, to sposób opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości, ale w związku z nabyciem tej nieruchomości, na przykład w spadku czy darowiźnie. W tej chwili mieliśmy taki dziwny podział, że jeżeli jeden z małżonków umierał, to ten, który dziedziczył po nim tę część majątku w postaci nieruchomości, organy traktowały, że on nabywa je w momencie śmierci małżonka. W tej chwili już jest wprost w projekcie zapisana zasada, że za dzień nabycia będzie uznawało się datę nabycia przez darczyńcę czy spadkobiercę.
Pewnie będą inne zmiany, one ukażą się już w takim ostatecznym kształcie dopiero na koniec listopada, bo takie są zasady w podatku dochodowym. Wtedy ponownie będę chciał spotkać się z Państwem. Dziękuję za uwagę.